Słuchajcie, każdy z rodziców, jak tutaj jesteśmy, każdy, kto ma takie doświadczenia, wie, czego potrzebują dzieci. Dzieci potrzebują miłości, czułości, dzieci potrzebują opieki, dzieci potrzebują dobrego wychowania, dzieci potrzebują porządnej edukacji. Tego potrzebują dzieci, a nie seksualizacji. Jasno sobie powiedzieć, bez współpracy z wami, z rodzicami, nie powstrzymamy tego terroru. Dlatego jako ruch 4 marca zachęcamy Państwa bardzo gorąco do tego, żeby każdy z Was został strażnikiem szkoły. Szanowni Państwo, aby ten nasz protest, aby ta nasza zaangażowanie, ta nasza tutaj obecność, za którą Państwo w imieniu wszystkich rodziców, wszystkich organizacji, które włączyły się w dzisiejsze wydarzenie, z całego serca dziękujemy. Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Z góry nie zgadzacie się na żadne, pod żadnym pozorem. Tacy jak w tym ratuszu prowokują ideologicznie, to jest ideologiczna prowokacja do tego, żebyśmy musieli być tutaj na ulicach. Nasze miejsce jako rodziców jest przy naszych dzieciach, a my musimy się zajmować ideologiczną prowokacją ratusza.